Także wszystko się może zmienić. Lubię nim czasem sobie tak porzucać, czasem go złapać. Siemano wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym widzicie mój pokój. Tak jak mówiłem, przedstawiam wam w tym momencie moje stanowisko. Także zapraszam do mojego stanowiska. Łapki w górę. A więc jak w tym momencie właśnie widzicie, tak wyprezentuje się moje całe stanowisko. I tak jak wcześniej mówiłem, będę teraz bardziej się rozdrabniał nad szczegółami. A więc moja klawiatura jest to klawiatura mechaniczna firmy Tracer. Podświetla się ona na 3 kolory. Jest naprawdę fajna, nie potrzebuję klawiatury mechanicznej, bo po prostu nie chcę pobudzić wszystkich w domu. Ogólnie to ceny tych wszystkich rzeczy macie w opisie, także ja tutaj nie chcę w sumie się zastanawiać nad tym, ile to kosztowało. Bo za chwilę znajdę się jakiś Janusz, ty się chwalisz w tym, ty się chwalisz. No, także po prostu macie cenę w opisie, kto chce, ten patrzy. Mój mikrofon niedawno zakupiony, Novox NC1, naprawdę bardzo dobry mikrofon, jest to mikrofon pojemnościowy. Naprawdę powiem szczerze, polecam wszystkim. Jeśli ktoś nie chce dużo wydać, a mieć bardzo dobry mikrofon, to polecam naprawdę, bo spisuje się bardzo dobrze, nie ma w ogóle żadnych szumów. Moje słuchawki to są chyba najgorsze słuchawki, jakie kiedykolwiek miałem, no bo kosztują 50 zł. Miałem nie mówić o cenach, ale naprawdę, no nie polecam, tak? Bo jeśli ktoś zobaczy, że mam słuchawki, one są fajnie, bo fajnie wyglądają, mają czerwony, czarny kolor, ładne są, ładne, ale no jak słuchawki za 50 zł jeszcze z mikrofonem, to naprawdę nie polecam. Możecie się domyślać, jakie tu jest jakość dźwięku, ale no w tym momencie jeszcze nie jesteśmy na lepsze, także no. Także jak widzicie, mam dwa monitory, pewnie się spytacie, Mateusz, dlaczego ty masz dwa monitory? Dlaczego wszyscy mają po dwa monitory? Ponieważ słuchajcie, pierwszy monitor jest do grania, to jest taki monitor główny, natomiast drugi to jest taki mój monitor pomocniczy. Jak będę robić live, tutaj będę miał podgląd, jak montuję filmy, też tutaj mam podgląd. Także właśnie te dwa monitory są mi naprawdę bardzo potrzebne. Kamerka internetowa to jest standard, czyli Logitech C920. Dobra kamerka, cena też jest dobra. Kamerka do streamowania jest naprawdę bardzo dobra i polecam ją wszystkim, chociaż no cena to jest też, tak jak mówiłem, jest dobra, możecie sobie sprawdzić, ile kosztuje. Słuchajcie, kolejna rzecz, o którą się bardzo często pytacie, to jest, czym nagrywam kamerkę. Otóż zawsze sobie ustawiam tą kamerą, nagrywam sobie kamerkę, zawsze sobie ją ustawiam na statywie. Zawsze ją dostosowano tak, żeby rączka była tutaj w moją stronę, czyli przekręcam jakby ten cały statyw i po prostu, gdy sobie siedzę na krzesełku, mogę sobie manewrować tym wszystkim góra dół. A więc tak, kolejna rzecz, czyli myszka firmy Genesis, jest to bardzo dobra myszka. No co, no mogę powiedzieć, no to działa, tak? Myszka gamingowa, jedna z tańszych i no i działa. Jest bardzo fajna. A więc teraz pozostała nam tylko podkładka, jest to największa podkładka, jaką ja widziałem i jaką miałem, bo to jest moja pierwsza podkładka. No, polecam tę podkładkę wszystkim, bo jest ona duża, mieści się tam klawiatura, pół monitora i myszka. W sumie to nie wiem, czy mogę wam ją polecić, bo tak jak mówię, to jest moja pierwsza podkładka i nie miałam porównania do innych, ale też jest bardzo fajne. No, wszystko to, co ja tutaj mam, to jest bardzo fajne. I moi drodzy, ostatnia rzecz, czyli mój telefon. To jest telefon, niedługo będę miał nowy. W tym momencie moim telefonem jest HTC, ale tak jak mówiłem, już po święta prawdopodobnie będę miał nowy telefon. Także wszystko się może zmienić. Lubię nim czasem sobie tak porzucać, czasem go złapię. Czasem go nie złapię. Mam nadzieję, że sufit cały. Słuchajcie, jeśli chodzi o komputer, to w opisie macie specyfikację mojego przyszłego nowego komputera, który będzie po świętach. Chyba nie ma sensu dawać do opisu specyfikacji tego komputera, jak niedługo będę miał nowy. Jedyne, co zostanie tutaj starego, to karta graficzna, bo jeszcze muszę sobie na nią nazbierać. Aha, no jeszcze została jedna rzecz. Doświetla mnie taka lampka. Nie jest to softbox i w sumie to bardzo dobrze, bo softboxy bardzo rażą w oczy, a ta lampka jest taka nie dość, że oddalona. To jeszcze też takie mocno świeci, także nie świeci na tyle mocno, że podczas nagrywania po prostu muszę razić oczy. Także jest bardzo dobrze. Także to na tyle w tym odcinku. Jeśli chcielibyście podobne odcinki takiego typu, takiego rodzaju, to oczywiście możecie zostawić tutaj łapeczkę w górę. Na pewno też bym się w sumie nie obraził, jakbyście napisali jakiś miły komentarz. A jakbyście dali sobie to w ogóle, już bym normalnie skakał z radości. Także to na tyle. Widzimy się niedługo w filmach. Życzę wam miłego poranka, wieczora, nocy, dnia. Trzymajcie się i cześć. Siema.